proces cynkowania ogniowego. Polega na nałożeniu powłoki z cynku na element ze stali. Dzięki cynkowaniu wyroby zyskują trwałą ochronę przed korozją. Ich wygląd staje się bardziej estetyczny. Cynkowanie jest stosowane głównie przy produkcji wyrobów narażonych na intensywne działanie warunków atmosferycznych oraz kontakt z agresywnymi substancjami stosowanymi np. w rolnictwie. Żeby zobaczyć, jak przebiega proces cynkowania ogniowego, odwiedziliśmy fabrykę firmy Joskin. Głównie cynkujemy wyroby firmy Joskin. Jest to generalnie ponad 50% produkcji cynkowanych elementów na ocynkowni w Trzciance. Oprócz tego wykonujemy usługi cynkowania dla firm zewnętrznych. Zazwyczaj cynkowanie stanowi jeden z etapów procesu produkcji. Tak jest na przykład ze zbiornikami asenizacyjnymi, produkowanymi w fabryce maszyn rolniczych Joskin. Po zespawaniu konstrukcji zbiornik musi otrzymać zabezpieczenie antykorozyjne i w tym celu trafia do ocynkowni. Z innych zakładów produkcyjnych trafiają tu m.in. elementy konstrukcji stalowych, rurociągów, bramy, słupy, kontenery. Na wstępie trzeba sprawdzić, czy materiał ma odpowiednie gabaryty, a co za tym idzie, czy zmieści się do wanien procesowych. Istotne są też otwory, które zapewnią napływ cynku do wszystkich przestrzeni oraz jego swobodny wypływ. Następnie materiał zawieszany jest na trawersach transportowych. Zawieszenie detali pod odpowiednim kątem i właściwe skomponowanie trawersy gwarantują wykonanie dobrej jakości powłoki oraz mniej pracy na etapie obróbki. Następnie trawersy z zawieszonymi detalami transportowane są do trawialni. Przed procesem cynkowania trzeba bowiem odpowiednio przygotować powierzchnię cynkowanych przedmiotów. W tym celu przechodzą one proces czyszczenia chemicznego. Linia do trawienia wyposażona jest w 13 wanien procesowych o takich samych wymiarach jak wanna do cynkowania. W pierwszej kąpieli usuwane są zanieczyszczenia olejami, tłuszczami i wszelkiego rodzaju substancjami, które uniemożliwiają reakcję żelaza z cynkiem. Po odtłuszczaniu materiał płukany jest w wodzie, a następnie trafia do wanny z kwasem solnym, gdzie usuwana jest m.in. rdza czy zgorzeliny, które powstały podczas kucia i walcowania stali. Po ponownym płukaniu wodą przychodzi czas na topnikowanie, a więc zanurzenie materiału w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu. Topnikowanie z jednej strony gwarantuje właściwy przebieg procesu cynkowania, z drugiej chroni stal przed utlenieniem, do którego mogłoby dojść po procesie trawienia. Na koniec materiał jest suszony. I tak przygotowana powierzchnia elementów stalowych nadaje się do cynkowania. Trawers trafia do pieca cynkowniczego. Materiał zanurzany jest w wannie z płynnym cynkiem. Proces odbywa się w temperaturze około 450 stopni Celsjusza. Następuje reakcja chemiczna, w wyniku której atomy cynku przenikają zewnętrzną warstwę stali. Po zakończeniu procesu powierzchnia kąpieli cynkowej jest oczyszczana z produktów reakcji żelaza z cynkiem. I trawers można powoli wyciągać z wanny. Po cynkowaniu wyroby trafiają na pole odkładcze, gdzie stygną, a następnie przekazywane są do działu obróbki. Obróbka polega na usunięciu sopli, popiołów i wszelkich nalewów powstałych w wyniku cynkowania i pomalowaniu farbą galwaniczną śladów po drucie. Na koniec wyroby mogą trafić do klientów. Uzyskały powłokę ochronną, która jest na tyle elastyczna, że dobrze znosi uszkodzenia mechaniczne. W warunkach umiarkowanego narażenia na działanie szkodliwych substancji cynkowanie zapewnia ochronę na przynajmniej 60 lat. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.